Poranne mgły stały się nawykiem października. Tak było w ostatnich dniach i tak też będzie miejscami jutro. Dobry wieczór Państwu. Marzena Słupkowska. Dotarła do nas zatoka płytkiego niżu z nad Danii oraz Niemiec ze strefą frontów atmosferycznych, które będą wędrować dalej na wschód. Pozostaniemy w chłodniejszym powietrzu polarno-morskim, napływającym z południowego zachodu. W nocy pogodnie na północnym wschodzie. Poza tym przybędzie chmur i w wielu miejscach coraz więcej deszczu. Na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie opady ciągłe, intensywne, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr jedynie w górach i nad morzem dość silny. Na termometrach od 6 stopni w Suwałkach do 12-13 na południu. W pierwszej części dnia w wielu miejscach deszczowo. Mocniej popada od Lubelszczyzny po część Mazowsza. Wiatr na wschodzie, nad morzem i w górach silniejszy. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 14 w Rzeszowie. W drugiej części dnia od Pomorza Zachodniego po Śląsk i Małopolskę przestanie padać, ale miejscami pojawią się mgły. Poza tym będzie padać mocniej od Mazowsza po Podlasie. Maksymalnie od 8 stopni w Suwałkach do 13 na południu. Ciśnienie zacznie rosnąć. W czwartek początkowo mglisto, później więcej przyjaźni. Na krańcach południowych oraz zachodnich wyjrzy słońce. Miejscami popada deszcz, a od Warmii po Podlasie niewykluczony deszcz ze śniegiem. Mocniej powieje nad morzem i wysoko w górach i do 14 stopni. W piątek chmury i opady deszczu intensywne na południowym wschodzie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem. Silniejszy wiatr na południu w górach może osiągać 90 km na godzinę. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 13 we Wrocławiu. W sobotę przewaga chmur, ale w przerwach słońce. Miejscami słabe opady deszczu i od 6 do 15 stopni. Chwilami wietrznie od południa po centrum oraz w górach, gdzie porywy mogą przekraczać 100 km na godzinę. W niedzielę popada na północnym zachodzie kraju oraz w Karpatach po roztocze. Poza tym pogodnie, a temperatura od 10 stopni w Suwałkach do 15 na Śląsku. Nadal porywisty wiatr w górach, ale i nad morzem zacznie mocniej wiać. W poniedziałek sporo słońca na południu po centrum, a większe zachmurzenie na północnym zachodzie i tu może słabo popadać. Okresami mocniej powieje w głębi kraju, nad morzem i w górach, gdzie porywy mogą przekraczać wciąż 100 km na godzinę. Cieplej od 14 do nawet 19 stopni. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.